Czołem ludziska, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dead Cells. Kontynuujemy sobie naszą grę. I lecimy. Dziś będę chciał bardziej pójść na toksyczne kanały i tam spróbować szczęścia. Mamy nowe umiejętności, co tu się stało? Coś się tutaj utopiło. W lawie? Chyba nie bardzo. Kurczę, ja się tam nie dostanę, nie ma nawet takiej opcji. O, ale tu na górę może. O, tu, o, nie? Chyba nie bardzo. Okej, coś tu zaszło. Nie wiem co. Możliwe, że jest to związane ze zniknięciem tego szkieleta dużego. Dzień dobry. A, przywalił mi. No dobra, szukamy... Szukamy czego? Szukamy zwoi, szukamy przeciwników? Nowi przeciwnicy się pojawili. No tak, bo gramy na... Ojoj, na jednym bosselu. Totalnie nie wiem, co ci przeciwnicy robią, jak się pojawiają. Jak się wobec nich zachować. O Jezu! Naprawdę... Dobra. Jest ciężej. Jak? Ile ty bijesz? Czy go porąbało? Toksyczne kanały, okej. Okay, mamy. Mamy toksyczne kanały, więc tak. Tutaj na dół mogę zejść. Zejdźmy. I wybierzmy się po tego... Kuszobota. Okej. Okay. Ale wyście się twardzi zrobili, naprawdę. Patrzcie, ile ciosów musi otrzymać ten przeciwnik, żeby paść, no. Bardzo dużo. Dobra, daj mi kuszobota. Legendarnego, nawet nie spojrzałem, co ma. Dobra, wy tu w wodzie stoicie, macie przypał, bo ja mam elektryczny bicz. Jest nowa lokacja, do której nie chcę iść. Tutaj na dole wygląda tak, jakby coś było. Ale oni będą nastawieni bardzo na psucie mi tego. Jak to się nazywało, no? Killstreaka. No chyba, że zobaczę ich, zanim oni zobaczą mnie. No, tak też może być. Kurczę, znowu idziemy w taktykę? Przetrwanie i taktyka. Parada. O-o. Ty tam zgiń sobie. Ładnie. Ała, no, come on. Czasami za bardzo się śpieszę z używaniem tej tarczy. O, skrzynia. Coś dobrego? Pawęż. Odpala wrogów przy udanej paradzie. Zamraża wrogów po udanej paradzie. No! Ale tak przy sprawdzaniu itemków, no, come on, ludzie. Tak się nie robi. O, mamy sklep. Tworzy tarczę przy użyciu. O,
To jest coś ciekawego. Zamiast balsamu. Teraz czuję się zachęcony do używania tego. No, ale... No nie. Coś dzisiaj jest... Tak, ciężko. Toksyczne kanały. Idziemy. Dobra, ani 30 przeciwników, ani 2 minut się nie wyrobiłem, niestety. Zaledwie 16 tych. Ja bym chciał coś odblokować już teraz. Jaki mamy? Aha, mamy ten. Czy ja bym chciał krwawy miecz? Już graliśmy w poprzednim ranie pod ten, więc ja bym wziął ten krwawy tutaj mieczyk i może do tego nabijacz? Nie, nabijacz jeszcze nie. Inną tarczę? Weźmy. Zmieniamy swój ekwipunek. A tak chwilę po sparowaniu zadaje 300% obrażeń. Zabić wrogowie wybuchają. Przy udanej paradzie zamraża przeciwników. Weźmiemy to zamiast kary. Która stricte robi to samo. Nie mogę tego nawet sprzedać. A stąd są bajtersy. Okej. Okay. Też nie mogę tego sprzedać. Coś jeszcze mogę tutaj doładować. Co ładujemy? Wydaje mi się, że ten rozrywacz. Okej, okay, tak to działa. O, ładnie wygląda ta tarcza. Okej, okay. Czy ty możesz mi coś przekuć? Może tarczę przy użyciu to... no dobra. Zostawimy jak jest. Czy ja będę chciał wsparcie? Chyba może, być może. Ale sądząc, że dzisiaj na wyższym poziomie trudności gramy, to o! O! Robimy to tak. No, widzę, że na wyższym poziomie trudności też fontanny są pozbijane. To mi się nie podoba. Aha, no tak. Aha. Mruź się. Dużo tych bajtersów mi wyskakuje. Ojaj! Ale oni potężne obrażenia sieką. Co jest w ogóle? Nie mogę w to uwierzyć. O, przobot tutaj. Ale... O! O, dobra, udało się. No, pojawia się mały stresik, bo... No... Przeciwnicy przestają sobie tutaj żartować. Dobra. W ten sposób to załatwmy. Ops. O nie. Najgorzej. Ten jeszcze tutaj jakieś błyskawice mi wysyła. Ej, bo ja zginę przy nim. No, dajcie mi wyjść, no, come on. Ten jeszcze biegał za mną będzie. Pięknie, do kwasu, Czy mam... O nie, ja mam 1 HP. A propos odrodzenia po zginięciu, to już zużyte. Oh my god, co się tu dzieje dzisiaj? Wypij. Od razu to wypij. Albo mam słabe rzeczy, albo słabo dzisiaj gram, albo to jest ten wyższy poziom trudności. Bardzo możliwe, że jedno i drugie. No dobra, widzę, że ta tarcza cokolwiek robi.
Tylko muszę je jeszcze używać. O. Piękne. Użycie. Gin. Daj mi tego kepsa i lecimy dalej. Aha, tu w ogóle nic nie ma, ja tu biegam jak ciołek. O! O! A no tak. Nie zabijcie mnie przypadkiem. Ale tak, jest co najmniej kiepsko. Jest bardzo kiepsko. Aha. Oczywiście. Dobra, chwila skupienia była. Pomimo wszystko chciałbym przejść ten poziom, nie ukrywam. I znaleźć jakieś ciekawe sekrety, bo słyszałem, że tutaj są. Może złym pomysłem jest szukanie ich na wyższym poziomie trudności. Zgin tam sobie, bardzo ładnie. Dobra. Jeszcze żyję. Jeszcze. Co? Odkryto sekretny obszar. Tak bardzo przez przypadek. Dobra, gin. O nie. Dobra, z tymi rzucającymi mogę walczyć. Gorzej jak skorpiony się tu przykleją. No właśnie. A tutaj. I teraz tak, w co my idziemy? Bardziej przetrwanie z tego co widzę. Ten krwawy miecz trzeba będzie... Otworzyłem sobie drzwi! Aha! Dajcie mi broń. Okej, okay, może być, ale broń chciałem. Nie idziemy pod brutalność, więc nie przyda mi się coś takiego. Tu co? Oho. Coś na pewno. Proszę, fabuła. Aczkolwiek troszkę nie chce mi się wchodzić do kwasu i tego sprawdzać. Aha. O nie. Naprawdę? To już? Szybko poszło. Bardzo szybko. Czyli kanały chyba są po prostu trudniejszym piętrem. Dobra, no jeszcze raz, no. Nie będę kończył czegoś takiego. Zróbmy tak i zróbmy tak. O. Chodźmy lodową tarczą i biczem. O, na dzień dobry skrzynia, może coś bardzo dobrego. Lodowy granat, bierę. Zmruś się. O, i kolejny przedmiot od razu. Aha, bierę. O, ty żyjesz, what? Jak on to przeżył? Aha. Okej, okay. Potężny granat, sklep. Czy coś w sklepie ja chcę? Nie bardzo. Lecimy dalej. Aha, no tak, zapomniałem o tych przeciwnikach. No, to
Ten, tak ogólnie można już powiedzieć, że zdecydowanie na bossellach gra się o wiele ciężej. Kurcze, ile wy zadajecie obrażeń, ludzie. Ludzie, którzy nie są ludźmi, no. Come on. Takie obrażenia, no. Pół zdrowia jednym strzałem mi zdjął, no. A? Jeszcze nie potrafię dodatkowo wyczuć... O, hejka. Nie potrafię dodatkowo jeszcze wyczuć tego, jak użyć tarczy, więc to jest kolejne tutaj jakieś upośledzenie tego rana. Pułapki? Czy ja chcę? Nie, nie chcę. Lecimy dalej. Bierzemy i lecimy. Tu nie. Toksyczne kanały mnie interesują, tylko... Dobra, na szczęście widzę, że... Dobra. Będę po prostu robił więcej uników. Więcej uników, mniej próbowania blokowania tarczą. To na pewno wyjdzie mi na plus. Znaczy powinno wyjść. No chyba, że będzie taka sytuacja. Okej, chyba przejście na kanały jest za Lianą zawsze. Warto o tym pamiętać. Okej. I są toksyczne kanały, faktycznie. Mógłbym się postarać, w sumie mamy czterech przeciwników. Nie, tutaj jeszcze na dole są. Czterech przeciwników mi jest potrzebnych 9. Czterech, tutaj też czterech, mamy 8. Jednego zabraknie. No. Dobra, w takim razie odpuszczamy. Skoro jednego zabraknie, to w takim razie odpuszczamy. Idziemy na toksyczne kanały. Dzień dobry. Witam ponownie. Ładujemy sobie w... dalej w ten rozrywacz. Czy ty mógłbyś mi coś przekuć? Przetruj to, zatruci przeciwnicy. Nie zatruwam. O, zamrażam natomiast. Critical hits. Może być. Tworzy toksyczną chmurę wokół pułapki. Może być. Nie używamy strzału. Dobrze. Jesteśmy teraz silniejsi. YOLO. W ogóle teraz to tak... przeczytałem ze zrozumieniem. Bierzemy YOLO i lecimy. Okej, toksyczne kanały, po raz drugi. No, wydaje mi się, że bicz tutaj... No, bicz tutaj jest niezastąpiony. Ten miecz po prostu mnie tak pogrążył. Auć! No niedobrze. Au! Czemuś się odwrócił? Come on! Okej, no już... No! Ludzie! Co to takie obrażenia siecze? O! Podkręcanie sobie... poziomu trudności chyba nie będzie moją ulubioną czynnością w tej grze. O! Czarcie wyleciało. Fajnie. Kapsa zjadłem. Jestem szczęśliwy z tego powodu. Jeszcze jeden? Nie. Tylko kasa. Gin. Te zielone ludziki chyba dostały takiego największego buffa, jeżeli chodzi o... Aha, tam nie wejdę, co? Nie, niestety. Tym razem już ich wyczułem.
No. Tym razem ich wyczułem, to trzeba przyznać. Przetrwanie. Będzie na ulepszenie naszej lodowej tarczy. O, najgorzej. O nie. No, gin. Nie lubię tak. Przy ścianie, kurczę, no. Ale lamie. Ale dzisiaj lama leci. Lama day. Lama in my living room, normalnie. Gincie. Okej. To było całkiem niezłe. No nie. Ach, spartoliłem się na sam dół, naprawdę. Gin. Naprawdę jest w stanie do mnie podbiec, to jest dziwne. Okej, lecimy dalej. O. No, serio, dzisiaj jest coś nie tak. Ze mną, w sensie. Widzę, że no... bardzo... nie umiem dzisiaj skakać. Gincie. Wszyscy. Ja się teleportuję. O! Mamy coś takiego. Zamrożeni przeciwnicy otrzymują więcej obrażeń. Dużo więcej obrażeń, więc chyba... Ojojojojoj, to wezmę. A to sprzedam. No właśnie, czemu ja tego nie używam? W sumie po to to mam. O kurczę. Co tu się w ogóle wyprawia? I co mnie uderzyło? O. Serio? Większy poziom trudności, więcej zabawy. Więcej skupienia jest wymagane. Okej. Co tutaj na dole? O. A no właśnie. Pradawne kanały. Przedostaliśmy się do pradawnych kanałów właśnie. Tu jest skrzynia, chyba. O, właśnie. Otwórzmy broń. Czy ja chcę tam broń? Znowu idziemy pod taktykę, więc... nie. Chociaż zamrożeni przeciwnicy, dziadek do orzechu. Możliwe, że zrąbałem. A możliwe, że nie. Ja bym już poszedł dalej. Dobra, portal, zobaczmy. Nie, na dużym kawałku w ogóle nie było. Czy ja chcę to jeszcze zwiedzać? Chyba tak. Chyba chcę to jeszcze zwiedzać. O, no właśnie, tutaj jest coś. Kolejna jakaś skrzynia. Jest symetryczna kopia. Kopia? Czemu kopia? Przeciwnicy płoną, gdy giną. No nie. Nic z tego mnie tutaj nie interesuje. O, patelnia. Też nie za bardzo. Ten przeciwnik jest... what? Okropny? Jak on to? Nie wierzę w niego. Napij się. W razie czego. Dobra. Co ja robię tu? Roluj się! Zabij to. Tu nic nie ma. Tu zdecydowanie nic nie ma. Może zdążymy na czasówkę? Jeżeli jest czasówka, nie wiem.
Biegnij, biegnij, biegnij. Leć, dobrze. Może mamy czasówkę, a może nie. Nie wiem, zobaczymy, czy w ogóle tu... serio, nie ma czasówki. No dobra. Co my tu będziemy mieli w tych pradawnych kanałach? Nigdy tu nie byłem. To będzie nowa lokacja dla mnie. Ten nabijacz, nie idziemy w ogóle pod brutalność i to jest problem. Może jakiś ten sobie odblokuje? A to co jest? Mutacja przetrwanie. Aha, większe obrażenia w przeciwników zamrożonych. Dobra, wydaje mi się, że w ogólne będę teraz leciał. Może broń biała losowa? Niech będzie. Daj mi jakąś mutację, byle przydatną. Przez 8 sekund po zabiciu wroga, jasne. O, jest fontanna, jak miło. Miło i przyjemnie. Okej, okay, schodzimy coraz niżej. Tak, po raz pierwszy jesteśmy w kanałach. Ops! Co to? O-o! O nie! Co to za grzybior jest? Halo! Grzyby, gin! No właśnie. Co to? Jak ty... jak on mnie użarł w ogóle? Aha. To jest odcinek w stylu Siwy krzyczy jak. Serio. Ja to po prostu nie dowierzam, co tu się dzieje. Gra nagle postanowiła pokazać, ej, ja jestem tak samo trudna, a nawet i trudniejsza niż Enter the Gungeon. No, dawaj tu na dół. Ale tutaj przejścia są. Porąbane, strasznie. O. Więc zbierę na... no właśnie, po co ja teoretycznie wziąłem to? No dobra, zrestartujemy sobie tę mutację. Ale te grzyby są tu okropne, naprawdę. Jak są same, to jeszcze nie. Old Service Key. Okej, okay, jakieś klucze tu zbieramy, warto wiedzieć. Hejka, kunaj, może do rzucania. Zamroczeni przeciwnicy... czy ja chcę? Chyba chcę, co nie? Aha, nie można sprzedać, bo to startówka jest. Dobra, będziemy sobie rzucać nożykami w takim razie. Skoro powiadają, że będzie mi z tym lepiej. O ja. Ale ta lokacja już mi się nie podoba, naprawdę. Jest zakręcona strasznie. I ciasno. Ja takich ciasnych nie za bardzo lubię. Taktyka, taktyka. Teraz wszystko mam pod taktykę, więc bardzo fajnie. Coś mało przeciw... aha. Mało przeciwników chciałem powiedzieć. Nieważne. A, bo teraz... no. Oj, te kunai jest... trochę słabe. Chociaż w sumie nie aż tak bardzo. No nawet mogę sobie poćwiczyć uniki, czemużby nie. Dobra, co my tu ma? O, pięknie. Mamy to kolejny punkt do... ojojojojojojoj, co to ma być? Co to za macka? Dobra, grzybek. Uchomorek. I macka jakaś, podejrzana. Bardzo. Na dół. Gin. Kurczę, bez tarczy się czuję troszkę jak bez ręki dosłownie, ale... aha, widzę, że tak to działa. O nie. A to ten przeciw... ojojoj, gdzie mi z tym?
Nawet nie próbuj mnie uderzyć. One nie padają na raz, naprawdę? Ale sobie wymyślili z tym przeciwnikiem. No dawaj, padaj no. Czemu ja tego nie użyję? No właśnie. Szybciej, prościej, łatwiej. Łooo, no pięknie, cudownie. No i znowu labiręciki, kręte bardzo. Dzień dobry, witam, cześć. Kogo my tu mamy? Nikogo? Naprawdę? Lecimy dalej w taktykę. Ups! Naprawdę tam. O nie! Macki są to okropne. I tak grzyby też. Drugi klucz. Czy to będzie to samo, co w przypadku tego zamku? W zamku też. Oj. To nieźle, żebym tutaj miał farta. Fart mode on normalnie. Więc. O nie. Ale żebym się przerolował. Pięcie. Mam fajną broń przeciwko nim, na szczęście. O, pułapki. Ciekawa miejscowa, naprawdę. Nie, zabiera się. Nie wolno. Jest git. Okej, na górę. A na górze balsam. Nie wiem, cokolwiek. Dłużej. To trochę leczy. I w sumie sprzedaj. No. I lecimy dalej. No, ale skocz. O. Oj, tu jak spadnę. Tu jak spadnę, to będzie przypał. Aha. O! Ja! Ile tego? Wow, jeszcze więcej. O, byłbym skłonny za wzięciem tego. I to są te klucze. I tutaj jest granat lodowy, może lepszy będzie. Czy ja chcę ten granat lodowy? Oto jest pytanie. Chyba chcę, co nie? Chcę, dobra, dawaj. A, czy on jest lepszy? No tak powiedziałbym. Średnio na jeża. No dobra. Tak minimalnie bym powiedział wręcz. Dobra, chodźmy tutaj na górę, może. Krypta katuszy. Brzmi zachęcająco, co najmniej. A tu na dole skrzynię ominąłem, tak w ogóle. Zajrzyjmy do tej skrzyni może jeszcze. O! Tarcza! Nie chcę tarczy. Nie chcę tarczy, bo mam inne lepsze rzeczy. O! Tego to ja bym nie chciał mijać, absolutnie. Grzebek pilnuje. Dalej w to. I lecimy do wejścia. Tak? Tak. Nic więcej mnie raczej tutaj nie interesuje. Ej, tak w ogóle. Bo to jest zamiast murów, co nie? Ej, no właśnie. Ta lokacja jest zamiast murów. Czy ja będę z innym bossem walczył? To jest bardzo, bardzo możliwe. O! Okej. Fajnie. To mi się już podoba. Teraz mogę powiedzieć, że ten jest lepszy. Zamrożenie przeciwnicy, wszystko pod zamrażaniem. Pięknie wszystko pod zamrażaniem mam zrobione. W ogóle. Chodź tu. Może to ulepszę. Nine. Nie mam pełnego zdrowia. O, może być.
Kto? Nawet, chociaż ja bym jeszcze... Przebijają pierwszy cel, jeszcze... Dobra, płoną, dobra, może być, cokolwiek. Ty, daj mi... Może... Wsparcie? O nie, a tu nie ma leczenia. Czyli przed bossem chyba nie ma leczenia, to trzeba pamiętać. Żeby sobie nie pozwalać na zbyt wiele. Oj, to jest boss. Oj, to jest boss. Zdecydowanie. Czym ty jesteś? Wow. Aj, o! O kurcze. Nino, ty, ile obrażeń zadał. Jesus. Aha. No, nie bij tak mocno, typie. Oj, coś mi się zdaje, że będzie słabo z pokonaniem go. Jak on mnie rozwali. Aha. Dobra, trzecie leczenie. Poszło. Mam pytanie, jak go w ogóle bić? Bo tak trochę XD. Zamrozi go. A właśnie. Dobra. O nie. O dobra. Udało się. O, bije go, bije. Chodź tu. Nie. Tutaj, ostrożnie na niego. Aha, tutaj na dół się wybrał. O nie! O, to jest trudny przeciwnik. Serio. No właśnie, mogę go zakrwawić. Trzeba rzucać. Ku najlepiej nabierze przeciwników. Jak tak mam okazję bić, to... O, co się stało? Aha, minionki. Okej. Okay. Niech będzie. Oj. Nie mogę sobie obrywać z nimi. Nie mam już leczenia. Co się dzieje? Co? O kurczę, no to świetno, ho. Oczywiście, no pewnie. Aha. Dzień dobry, witamy nowego gracza w grze Dead Cells. Tak to się robi. O! Jak to popierdziela? No! O! Jolo mnie ocaliło. Ale to nie zmienia faktu, że jestem trupem. Jestem trupem. Co za boss? Co za boss? Nie mam pytań. Absolutnie żadnych pytań. Nie, zgniótł mnie jak robaka, ewidentnie. Poziom trudności wysoki zmniejsza liczbę... Fontan zdrowia, więcej przedmiotów jest ulepszonych, pozwala zdobyć ogniwo macierzyste kolejnego bossa. Aha. Okej. Okay. No dobra. To w takim razie... Wygląda na to, że będę musiał się bardziej nauczyć grać w tą grę. No to... Tak czy siak, w następnym odcinku znowu idziemy na tego samego bossa. Ale mam nadzieję, że tym razem się uda. A póki co, dziękuję wam za oglądanie. No, dała nam gra popalić dzisiaj. I trzymajcie się, do następnego odcinka. Hej, hej!